25 czerwca wspominamy świętego Wilhelma z Vercelli, opata. Wilhelm urodził się w Vercelli około roku 1085 w znakomitej rodzinie. W wieku zaledwie 15 lat przywdział habit zakonny. Jego rodzice wcześniej zmarli. Jako pątnik Wilhelm wyruszył w celu nawiedzenia najgłośniejszych za jego czasów miejsc świętych. Udał się więc do Hiszpanii na grób świętego Jakuba Apostoła w Compostella. Po odwiedzeniu tamtejszych sanktuariów przemierzył z kolei Włochy. Postanowił udać się także do Ziemi Świętej. W oczekiwaniu na statek w pobliżu Brindisi spotkał się ze świętym Janem z Matera, przyszłym założycielem nowej rodziny zakonnej. Ten zachęcił Wilhelma do życia w pokucie. Pielgrzym porzucił więc wędrówkę i udał się do południowych Włoch na Górę Maryi, Monte Vergine, gdzie na wysokości 1270 metrów zbudował sobie celę pustelniczą. Cały rok tam spędził samotnie wśród dzikiej zwierzyny, dlatego ikonografia najczęściej przedstawia go z wilkiem, który trzyma przy nim straż. Sława jego życia zaczęła ściągać do niego uczniów. Wystawili oni sobie obok jego celi domki oraz kościółek, który poświęcił biskup Avellino, Jan. Wilhelm ułożył dla nich regułę. W ten sposób powstała kongregacja zakonna, która z czasem weszła do rodziny benedyktyńskiej. Synowie świętego Wilhelma, potocznie Wilhelmianie, noszą białe szaty. Podobnie jak kameduli, zachowują wieczne milczenie i wiodą życie pustelnicze. Kiedy na górze Monte Vergine powstało niebawem po śmierci Wilhelma słynne na całe południe Włochy sanktuarium maryjne, Wilhelmini zajęli się obsługą duchową sanktuarium i opieką nad pielgrzymami. Tak jest do dnia dzisiejszego. Wilhelm marzył jednak nadal o samotności, dlatego w roku 1128 opuścił swoich synów duchowych i udał się w pobliże Laceno, gdzie założył pustelnię. Tu nawiedził go święty Jan z Matera. Obaj święci wspierali się wzajemnie modlitwą i pobożną rozmową. Kiedy jednak ich sława znowu zaczęła ściągać uczniów, Jan opuścił pustelnię, a Wilhelm założył drugi klasztor pustelniczy. Po założeniu trzeciego eremu w pobliżu Sant'Angelo del Lombardi w Goleto założył także klasztor erem dla niewiast. Łącznie Wilhelm założył 7 eremów. Na rękach swoich uczniów pożegnał ziemię dla nieba 24 czerwca 1142 roku. Imię świętego Wilhelma Opata wpisał do katalogu świętych w martyrologium rzymskim papież Benedykt XIII. Natomiast papież Pius VI w 1785 roku rozszerzył jego kult na cały kościół. W roku 1878 umieszczono statuę świętego Wilhelma wśród zakonodawców w Bazylice świętego Piotra w Rzymie. Ponieważ 24 czerwca przypada uroczystość świętego Jana Chrzciciela, kościół przesunął wspomnienie świętego Wilhelma na 25 czerwca. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Wilhelm wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.